Witam serdecznie. To jest druga część Saloniku Politycznego, w którym goszczą dzisiaj Mariusz Gierej i Łukasz Warzecha. No, jesteśmy przy problemach formacji rządzącej, to jest jeszcze jeden problem. Nie wiem na ile wielki, ale na pewno bardzo, bardzo wyraźnie rzutujący Polski chyba. Ład. Nie, o Polskim Ładzie jeszcze za moment. Myślę, bo to też problem. Nie, myślę o... Jeżeli nagle aresztuje się syna prezesa NIK-u, co jest typowym aresztowaniem telewizyjnym. Zatrzymuje, bo on zaaresztowany nie został. Właśnie, tak, zatrzymuje, nie mając powodów go aresztować. W śledztwie, które trwa od roku 2019, w którym on był wielokrotnie przesłuchiwany, więc stawiał się na wszystkie żądania, więc nie ma problemu, że trzeba go doprowadzić. Jeżeli miał jakieś trefne fanty w domu, to od 2019 roku zdołałby je wynieść nawet na Sumatrę czy Borneo. I w tym momencie no nie ma żadnego innego wyjaśnienia niż to, że się toczy bardzo paskudna gra już w tej chwili między rządem a prezesem NIK-u, skoro uderza mu się w syna. No, czekam teraz, znając Mariana Banasia, który nie jest mięczakiem, to czekam na, ale już na odpowiedź. Już dał sygnał. Ma zamiar wejść do NBP-u i sprawdzić, jak to jest z tym drukowaniem kasy i dawaniem jej wprost rządowi, które jest obarczone konstytucyjnym zakazem, przypomnę. W Konstytucji mamy zapisane. To był delikt zawarty na taśmach kelnerskich, jak właśnie Marek Belka, ówczesny prezydent WPS Bartłomiejowi Sienkiewiczowi tłumaczył, jak wydrukują, chociaż nie wydrukują, bo im nie wolno, ale te pieniądze się w obiegu znajdą. Znaczy, tak. Jeszcze pozwólkę. Ja powiem w ten sposób. PiS chciał tutaj usmażyć kilka rzeczy na jednym ogniu. Znaczy, chciał oczywiście załatwić sprawę Mariana Banasia, chciał umoczyć przede wszystkim opozycję w uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, aczkolwiek przypomnijmy, że samo uchylenie immunitetu nie powoduje, że Marian Banaś przestaje pełnić funkcję prezesa NIK-u. No ale można go wtedy aresztować i będzie mu trudno pełnić funkcję z aresztu. Można tego typu historii robić. Natomiast, że coś się zmieniło w tej sytuacji, to niech świadczy to, że zmieniła się przede wszystkim opozycja. Bo o ile z Budką, prawda, Borysem, jako szefem Platformy, można było sobie w ten sposób pograć, o tyle Donald Tusk, robiąc konferencję w czwartek, w jednym zdaniu rozbroił tą całą bombę, którą PiS przygotował dla Platformy, mówiąc, no sami złożyliście ten wniosek o Banasia, no to głosujcie za. Tusk wychodzi i mówi, no pan Marian Banaś to taki w sumie, no trzeba powiedzieć, że to jest taki polityczny świadek koronny, który będzie bardzo zeznawał bogato na temat tej mafii politycznej. W związku z tym należy go specjalnie trochę chronić w tym wszystkim. I w tym momencie sprawa umarła. Ja bym powiedział tak. Marian Banaś jest rzeczywiście bardzo twardym i zdeterminowanym graczem. Jeżeli chodzi o kroki prawne przeciwko niemu, to po pierwsze, była próba postawienia, to tak. Jak powiedział Mariusz, była próba postawienia opozycji w trudnej sytuacji. Wydaje się, że to się nie udało, czyli że opozycja nie będzie głosować za odebraniem immunitetu Marianowi Banasiowi. Zobaczymy, jak zagłosują pozostali koalicjanci. Natomiast warto przypomnieć, że poprzednik Mariana Banasia, Krzysztof Kwiatkowski, nie tylko nie miał immunitetu, sam się go zrzekł zresztą, ale miał proces, stawał przed sądem, będąc jednocześnie prezesem NIK. No więc sytuacja, w której dążyłoby się do odwołania Mariana Banasia ze stanowiska tylko dlatego, że on ma zarzuty, a nawet jeszcze nie stanął przed sądem, byłaby niewspółmierna kompletnie i na to się pewnie Marian Banaś będzie powoływał, do tego, jak PiS również potraktowało Krzysztofa Kwiatkowskiego. Druga sprawa jest taka. Samo postawienie zarzutów Marianowi Banasiowi rzeczywiście żadnych kroków wobec niego, jeżeli chodzi o jego stanowisko, nie umożliwia, bo nie umożliwia tego ustawa o NIK. Trzeba by zmienić ustawę. Do zmiany tej ustawy moim zdaniem większość się już absolutnie nie znajdzie. O ile jeszcze może do odebrania immunitetu, to tak nie wiadomo na 100%. Do zmiany ustawy większości na pewno nie będzie, więc tu się nic po prostu nie uda, a konstytucja nie umożliwia odwołania prezesa NIK tylko dlatego, że ma postawione zarzuty. I wreszcie kolejna sprawa. Warto spojrzeć na stronę NIK i zobaczyć, jak wygląda plan kontroli, a przypominam, że to są kontrole doraźne, które można podejmować tak pod wpływem zgłoszenia. Ale jak wygląda sam plan kontroli na najbliższy czas? Wiemy na przykład, nie pamiętam, czy to jest stała kontrola zapowiedziana, czy to jest kontrola ad hoc, ale będzie niedługo ogłoszenie kontroli dotyczącej elektrowni w Ostrołęce. I to będzie bardzo ciekawy materiał, jak sądzę, bo tam już wchodzą w grę miliardy zmarnowane. A na przykład w planie kontroli jest taka ciekawostka na ten rok jeszcze, jak kontrola wydawania funduszy unijnych również przez rząd. Więc tam, jak się spojrzy w ten plan, to tam można znaleźć co najmniej 5 czy 6 wybuchowych kontroli, które na pewno dadzą popalić władzy. Więc to jest gra na bardzo, bardzo ostro. I ta deklaracja Donalda Tuska, o której Mariusz powiedział, no chyba Mariana Banasia w tej grze też już dosyć mocno ustawia. Przy czym on się bardzo pilnuje oczywiście, żeby nie zostać uznanym za takiego wprost sojusznika Platformy Obywatelskiej czy opozycji. Ale on zresztą nie może być, bo... Spotyka się jako prezes NIK z posłami, politykami właściwie ze wszystkich partii, bo tam u niego byli i PSL-owcy, i z Koalicji Obywatelskiej, i z Konfederacji. Podobno nawet się pojawiają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż raczej po cichu, żeby tak za bardzo zamaskowali, żeby ktoś nie doniósł. Tak? To... Więc rzeczywiście, no tak jak ja napisałem zresztą w jednym z tekstów do rzeczy, jakby szukać merytorycznej opozycji, no to Marian Banaś tutaj się naprawdę wysuwa na czoło, no bo to jest jednak instytucja, która nie wali tekstami typu tam, nie wiem, pogrzebali demokrację, tylko która czarno na białym w raportach profesjonalnie opracowanych podaje konkrety. I właśnie to się w polityce źle sprzedaje. To jest ten problem. Ale zwróćcie uwagę, że Marian Banaś... Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Marian Banaś bardzo zmienił sposób działania NIK-u. On zaczął robić rzeczy, których nie robił żaden z jego poprzedników. Na przykład przy okazji przedstawiania rezultatów kontroli dotyczącej wykonania budżetu zrobił konferencję z ekspertami, tam między innymi pani profesor Chojna-Duch była na przykład, z ekspertami dotyczącą finansów publicznych. I z tego co wiem, NIK ma zamiar nadal w ten sposób działać, więc on próbuje PR-owo sprzedawać te kontrole. Prawda, zastępuje opozycję, która w ogóle z tej amunicji nie korzysta, bo to przecież... Nawet pamiętam nasze dyskusje twitterowe. Ile jest takich punktów, gdzie opozycja z prawdziwego zdarzenia by naprawdę to dzień po dniu wykorzystywała i do ludzi z tym docierała, a tu wraca Donald Tusk i co opowiada, że przez Kaczyńskiego klimat się ociepla, że przez Kaczyńskiego wrócili pływacy z Tokio, że przez Kaczyńskiego były senator znęcał się nad swoim psem, bo Kaczyński nie kocha zwierząt. Ja już przestałem śledzić te kolejne... to już nie słyszałem. No, ale tam cały czas leci coś takiego teraz jeszcze było, że telewizja państwowa nie zachęca do szczepień i to jest, czyli przez Kaczyńskiego się ludzie nie szczepią. To już nie wiem, co jest większą bzdurą. No ale coś takiego następuje. No Tusk się jakby podłącza z tym politycznym świadkiem koronnym, ale nie mam wrażenia, to jest moja spiskowa koncepcja, że ta opozycja wcale nie chce przejmować władzy, ona chce tylko doprowadzić do takiego bałaganu, żeby PiS również nie był w stanie sprawować władzy. No, wracamy do XVIII wieku i czasów, kiedy każdy sejm był zrywany przez liberum veto. No. Nie wydaje mi się, ja na to patrzę trochę inaczej niż ty, ale no, patrząc z perspektywy prowadzenia kampanii przez Donalda Tuska, nieracjonalnym byłoby składanie w tej chwili ofert programowych lub koncepcji. To, co on robi, on wybiera w tej chwili pola gry, na których chce grać. I na razie walczy głównie z Hołownią, nie z PiS-em. Nie, dokładnie. Wybiera pola, że jakby utwardzania betonu. No idzie w tak sekciarski przekaz, że Tomasz Lis czasami musi chyba usta otwierać ze zdumienia. A nie do końca, bo jeżeli czytałeś jego wywiad w Gazecie Wyborczej sprzed tam chyba 3 tygodni, to był wywiad moim zdaniem skierowany głównie do elektoratu Hołowni i tam było dużo miękkich stwierdzeń. Oczywiście, że to jest etap w tej chwili, tak naprawdę Donalda Tuska, zbierania swoich zwolenników, odzyskania pola od Hołowni, odzyskania elektoratu od Hołowni, więc to jest wszystko racjonalne, to jest wszystko w tempie. Natomiast to, co powinno zacząć niepokoić zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, że PiS stał się reaktywny w stosunku do Donalda Tuska. Ostatni ten spot, który się pojawił, który mówi: Donaldzie to, a pamiętasz jak rządziłeś to. Tylko że to po pierwsze są wszystko stare sprawy zgrane. Po drugie, ale jest to odpowiedź na oskarżenie o ruski ład. Tak. I, krótko mówiąc, nie wiem, co się stało ze strategami PiS-u. Naprawdę, to jest dla mnie zdumiewające, że w tak krótkim czasie mogło dojść do takiego w ogóle zamiany ról, bo oni w tym momencie zaczynają gonić Donalda Tuska, a do tej pory to opozycja goniła PiS. PiS coś proponował, PiS coś nazywał, a opozycja biegała wokół tego i krzyczała. W tej chwili mamy dokładnie odwróconą sytuację. Donald Tusk coś powiedział, a telewizja publiczna przede wszystkim i zaraz wokół tego cały spin PiS-u zaczyna wokół tego biegać. Co to jest w ogóle? No to jest dobre pytanie. Rzeczywiście nie do końca rozumiem tę taktykę, ale może to wiąże się z tym polskim... Znaczy wiesz, to tak jakby tam maszyna, która do tej pory funkcjonowała, nagle stanęła. Całkowicie. Może siła tego jest, jaką Tusk prowokuje do tego, żeby... Pamiętajmy, to jest taka psychologiczna kwestia, tak, że ludzie na przykład, którzy odpowiadają za przekaz telewizji państwowej, bo to jest główny, obie strony zresztą wskazują, że cała agresja, wszystkie spotkania Tuska są takim szczuciem na TVP Info i zachęcaniem, żeby nakopać kamerzystom. Jedni i drudzy to robią. No, ale symetryzuje sobie ale, jak zawsze, ale tak nie jest. Nie pamiętam sytuacji, żeby Jarosław Kaczyński opierniczał, przepraszam, obecnych na spotkaniu przedstawicieli TVN-u, czy wręcz ich otwarcie im ubliżał, co Tusk robi wobec. Nie pamiętam, kiedy mogli zadawać pytania, ale to... Ale, no dobrze, no ale mniejsza z tym, mniejsza o szczegóły, nie o tym w tej chwili chodzi. Chodzi mi o to, że siłą pamięci materiału, tak jak się pojawia na przykład sprawa prezesa NIK-u, no to trudno sobie nie przypomnieć, że Tusk odwołał szefa CBA swego czasu, no za co powinien siedzieć, szczerze mówiąc, łamiąc kadencję Mariusza Kamińskiego pod pretekstem jakiegoś wziętego z dekompletnie dochodzenia prokuratury z Rzeszowa. Ale to podpowiadasz teraz Zbigniewowi Ziobro? Nie, tylko mówię, że po prostu jak ludziom się przypomina, że Tusk jest na tyle prowokującą postacią, że rzeczywiście nastąpił ten efekt, o którym mówisz. Że cały PiS zaczyna gadać o Tusku, bo całe wiadomości, no nie całe, drugie pół wiadomości jest o Für Deutschland, a pierwsze jest o... Kiedyś sprawdziłem z zegarkiem w ręku, 10 minut było o czymś innym, 20 o Tusku. Ale w czwartek podobno były, ja nie oglądałem, w czwartek przez całe wiadomości ani razu nie było Tuska mówiącego Für Deutschland. I to niektórzy wpadli... Ktoś za to poleci. Może tak, bo myślałem, że to nowa linia, ale potem wróciło. Panowie, to jest poważnie. Być może to jest też powód zgubienia się z tym wehikułem, o którym Łukasz mówi, że to jest wehikuł, który tak na dobre na szosę jeszcze nie wyjechał, a już się zaczęły rozmaite części odpadać. No myślę o Polskim Ładzie. No, tu rzeczywiście coś nie pykło. No, to nie pykło bardzo, bardzo solidnie. Ja się przyglądam przynajmniej części tych wystąpień, które mają Polski Ład promować. No tam padają naprawdę stwierdzenia tak kuriozalne, że nie wiem, na ile one rezonują w tym tłumie, który tego słucha. No ale jeżeli Mateusz Morawiecki mówi w Tykocinie, że klasa średnia budowana za sprawą Polskiego Ładu to oznacza, że można kupić samochód bez kredytu i smartfon dla dziecka, no to przepraszam, co to są w ogóle za kryteria klasy średniej, że to dzięki Polskiemu Ładowi właśnie tak będzie pięknie. No i oczywiście pada też rytualne stwierdzenie, że będzie jak na Zachodzie, bo to jest taki fetysz, który tam zawsze się pojawia. To mi się najbardziej nie podoba właśnie w tym Polskim Ładzie. 15 minut kompletnie beztreściowego gadania o niczym i to tak wygląda we wszystkich miejscach, gdzie się pojawia Mateusz Morawiecki. Ludzie chcą słuchać. To jest jeszcze pół roku temu tak było, nie wiem jak w tej chwili, że przeciętnego Polaka jakby kazać mu w jednym zdaniu powiedzieć, czego chce, to by powiedział, no żeby było jak na Zachodzie. No. Nie w sensie, że mają przedmieścia płonąć podpalane przez muzułmanów. Ale teraz mamy taką sytuację, że ci ludzie w tym, powiedzmy w tym Tykocinie, który wcale nie jest takim małym miastem, ładnie wygląda, ma zresztą świetne zabytki, bardzo lubię do Tykocina jeździć, to nie są... Znaczy Mateusz Morawiecki sprawia takie wrażenie, jakby mówił do ludzi, nie wiem, z roku 2005. Tymczasem wśród tego tłumu, który tam stoi i go słucha, też są ludzie, którzy mają jednoosobowe działalności gospodarcze, małe firmy, którzy już domy wybudowali, bo tak się w tego typu miejscach mieszka, więc dla nich oferta tego bieda domku bez kierownika budowy, którą tak reklamuje Morawiecki, to nie jest żadna atrakcja kompletnie. I oni potem dostają projekt tej ustawy, który oczywiście dla nich jest nie do przejścia, zresztą przyznaję się, dla mnie też nie, bo 500 stron przepisów wraz z uzasadnieniem kompletnie nieczytelnych jest nie do przejścia, ale są analizy tego. No i co oni widzą? I oni widzą, że dostają po prostu tym Polskim Ładem nieprawdopodobnie po głowie. To nie jest Polski Ład, tylko to jest polski walec, który ich ma rozjechać. No jeżeli mamy 110 tysięcy ludzi na karcie podatkowej, którzy stracą, znaczy nie mówię, że wszyscy stracą, ale większość straci, a karty podatkowej nie będzie można używać. Mamy 500 tysięcy ludzi na ryczałcie, który się staje dla większości kompletnie nieopłacalny, no to można sobie zadać pytanie, ilu z tych ludzi, na pewno jakaś część, jest w takim Tykocinie, w tłumie, który słucha Morawieckiego. I oni potem patrzą na to, mówią, kurczę, no co oni tutaj wykombinowali? To mi się po prostu nie opłaca. Więc wydaje mi się, że ta ustawa, która miała być uzewnętrznieniem praktycznym Polskiego Ładu, to ona tak naprawdę tylko dodaje tego, że obrazowo się wyrażając, tego błota, w którym grzęźnie cały ten wehikuł. Bo jest naprawdę ogromna liczba ludzi, którzy na to spojrzą i stwierdzą, no to mi po prostu zawala cały interes, który sobie wykombinowałem. I to, warto podkreślić, mały interes, ponieważ to uderzy w ludzi, którzy prowadzą naprawdę małe działalności. To podsumowując to, co Łukasz powiedział, bo ty powiedziałeś to na bazie takiego spojrzenia indywidualnej osoby. A patrząc z punktu widzenia takiego społecznego, w Polskim Ładzie ci konstruktorzy przekazu popełnili gigantyczne błędy komunikacyjne i w samej konstrukcji Polskiego Ładu. Pierwszy błąd założyli, że dalej będzie działało szczucie biedni przeciwko bogatym i że ci, na których my reprezentujemy, ci biedniejsi będą, prawda, klaskali, bo będziemy zabierać tym bogatym. Bo ci bogaci jeżdżą po naszych drogach, a na nie płacą. Tylko uwaga, próg bogactwa ustawiony został tak nisko, że ci, którzy mało tego są, było im mówione, że przez 6 lat przecież bardzo urośli w siłę, stali się zamożniejsi. Po pierwsze, nie chcą być nazywani biednymi. Po drugie, patrzą na te swoje zarobki i mówią zaraz, ten próg bogactwa jest tak nisko ustawiony, że nawet ja mam szansę zostać tym bogatym. Czyli za chwilę ja dostanę po kieszeni. Jedna podwyżka i łapie się do bogactwa. Prawda? No. I to jest generalnie rzecz biorąc absolutnie nietrafiony pomysł. Kompletnie. Jeżeli się tak tego typu rzeczy robi i później wychodzenie i mówienie, prawda, że no, zabierzemy tym bogatym, no ludzie patrzą i mówią, ale zaraz. Plus do tego jeszcze dołożył się jeden czynnik. Pamiętacie, tu w Saloniku, 2016 rok mniej więcej, mówiliśmy o tym, że PiS dobrze rozpoznaje problemy społeczne i faktycznie 500+, uruchomienie tego koła zamachowego, który pozwoli Polakom zarabiać więcej, jest idealnie w punkt potrzeb społecznych. Ale po tym, jak zostaną zapewnione, zostaną zlikwidowane zeszyty, zostanie zapewnione to, że ludzi będzie stać wyjechać na plażę, oczekiwania społeczne się zmieniają. I dzisiaj społeczeństwo jest już w zupełnie innym miejscu. Ja już nie chcę zabierać tym bogatym. To już nie chodzi o smartfon dla dziecka. To tak, jest ja nie chcę zabierać bogatym. Ja chcę samemu mieć więcej, po prostu. Znowu trochę powtórka z 2007 roku, kiedy po 2 latach rządów PiS powtórzył dokładnie tę samą kampanię wyborczą. I pada ofiarą własnego sukcesu. No w pewnym sensie tak, okazuje się, bo wtedy akurat wtedy chodziło o korupcję, tak, ale też zmieniły się nastroje. To, co zadziałało w 2005, w 2007 nie zadziałało. I ten ład, no też trzeba powiedzieć, jak na razie nie działa i raczej nie widzę, co by mogło stać się zadziałać. Raz uruchomiony mechanizm, wdrożony, ciężko go reaktywować ponownie, jeżeli nie zadziałał. Czyli nie da się drugi raz zrobić pierwszego wrażenia, jak to kiedyś ładnie Andrzej Sapkowski ujął. Krótka przerwa, proszę Państwa.